Chciałbym dzisiaj opowiedzieć wam też o moim ulubionym hobby, czyli o wkręcaniu ludzi. Uwielbiam wkręcać ludzi. Zaczęło się już na studiach. W akademiku na 15 piętrze otwieraliśmy okno i kolega wystawiał kukłę, która przypomina człowieka. I zaczynał krzyczeć: ludzie, skoczę, ludzie, skoczę. Na dole wtedy zbierała się grupka ludzi i dawał znaki na dole: ludzie, skoczę, pu! Wypychał kukłę. Kolega, który był na 7 piętrze, otwierał szybko okno i krzyczał: na 4. Pu! Kukła upadła. Kolega, który był na samym dole, chował szybko kukłę w szaki, wstawał i: kurwa, znowu się nie udało. Ktoś wezwał policję. Panowie, za wasze wygłupy, dla każdego z was po 100 zł mandatu. A ja mówię: panowie, no już wiadomo, że wynalia, że takie wygłupy, że zabawa. No i tak próbuję ich uprosić. Prawie ich uprosiłem. Tylko powiedziałem jedno zdanie za dużo. Tylko jedno zdanie za dużo. Panowie na pewno też kiedyś studiowali. Dostaliśmy po 200 mandatów. Na juwenalia mieliśmy taki baner od sponsora na scenę. Nie chciała zejść z niego ta taśma. Kupel: Marcin, idź do Lewiatana obok, kup denaturat, na pewno zejdzie. Wchodzę do Lewiatana, biorę denaturat z półki, zadzwonił mój współlokator: to Marcin, skończył się chleb, weź chleb. Idę do kasy, kładę na kasie tylko ten denaturat i tylko chleb. A za mną w kolejce menel. A ja do niego: urodziny robię. 30 osób. A on jeszcze zaczął mnie pouczać: proszę pana, ja bym tego nie robił, ja bym tego nie robił, bo szkoda zdrowia. Chlebek musi być pszeniczny. Przez ziarno nie przejdzie. A najbardziej uwielbiam wkręcać ludzi przez telefon. Czy dzwonią też do was tak? Z każdą pierdołą, która ma tylko ich firma? A, do mnie non stop. Dzień dobry. Czy chciałby pan przejść do sieci Play? Kurwa, od 7 lat jestem w Playu. Albo: dzień dobry, czy chciałby pan zamówić pakiet, którego nie ma żadna inna sieć komórkowa? Darmowy roaming. Ja mówię: co? Roaming, darmowe minuty do wszystkich Romów w Polsce. Wtedy robię tak, możesz to wykorzystać. Halo, proszę pana. Tak, ja kupię ten cały pana roaming, tylko jakby mógł mi pan pomóc, bo akurat rozwiązuję krzyżówkę. Ostatnie hasło. Innymi słowy, uciekaj na S. Raz zadzwoniła do mnie babka, że ma świetną promocję, przygotowaną specjalnie dla mnie, rewelacyjna oferta. Ja tak: tak, tak, proszę pani, ja to wezmę. Tylko jakby mogła mi pani najpierw odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Co ma pani teraz na sobie? Raz zadzwoniła do mnie babka i przez 5 minut nawija mnie: ile megabajtów, jakie promocje, kwota netta, brutto, wszystkie warunki umowy, promocje, rewelacyjna oferta. A ja tak po 5 minutach: a wie pani co, bo u mnie w firmie zajmuje się ten pan Maciej z księgowości, już podaję pana Macieja. I daje kolega obok. Mój kolega przez 5 minut znowu słucha: jaka oferta, jaka promocja, megabajty, korzyści niesamowite. I po 5 minutach: a pani z Playa, nie, 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 to już oddaję pana Michała z kat. I podaje telefon kolejnej osobie. Nasz rekord: babka rozłączyła się dopiero po 7 osobie, a siedzieliśmy tylko w 3. Teraz zadzwoniła do mnie babka z banku. Dzień dobry, czy chciałby pan kredyt może? A ja: dobrze, że pani dzwoni, bo akurat jest u mnie komornik. Panie Marku, ile by mnie ratowało? Chciałbym pożyczyć 40 tysięcy. Ale ta babka taka zmieszana, nie wie co powiedzieć. Mówi: ale jak u pana jest komornik, to my panu nie możemy dać kredytu. Ale jak dacie mi 40 tysięcy, to wyjdzie. Teraz kiedyś w telefonie mojego kumpla zapisałem siebie w kontaktach jako mama i wysłałem mu SMS-a: synu, przyszedł rachunek za porno, prawie 200 zł. Wyjaśnisz mi to jakoś? A mój kumpel odpisał mi: mamo, to nie ja, to pewnie ojciec. Marcin Zbigniew Wojciech. Subskrybuj jego kanał. Polub na Facebooku.